Miał pan rację. Roberto jest jego ojcem. Przecież Roberto twierdzi, że nic między wami nie zaszło. Bo to prawda. Nasz związek zakończył się na jednym pocałunku. Skoro nie spaliście ze sobą, to jak on może być ojcem dziecka? Kike nie jest moim synem. To dziecko innej kobiety. W rolach głównych Perła, odcinek 43. W pozostałych rolach Nie jesteś jego matką? Chciałabym. Nie dlatego, że Roberto jest ojcem, ale chciałabym nosić go w sobie. Nic nie rozumiem. Jest synem mojej przyjaciółki, która zginęła w wypadku. Spała z Robertem. Nie miała pojęcia, że zaszła w ciążę, a my uzgodniłyśmy, że nie dowie się o istnieniu dziecka. Niestety, nasze ścieżki się skrzyżowały. To wspaniale, że kochasz tego malca, ale nie powinnaś ukrywać prawdy przed Robertem. Nigdy mu jej nie powiem. Kogo chcesz oszukać? Dobrze wiesz, że dziecko potrzebuje obojga rodziców. Sama sobie poradzę. Postąpiłaś szlachetnie, zajmując się tym chłopcem. Rozumiem też, że go kochasz i bronisz. Uważam jednak, że Roberto ma prawo znać prawdę. Nie wspierał jej, a teraz, gdy ona nie żyje, rościłby sobie prawa do dziecka. Dziecko to najważniejsza osoba w życiu mężczyzny. Mówię to z własnego doświadczenia. Niedawno sam dowiedziałem się, że mam córkę. Nie wiem, kim ona jest, ale kocham ją całym sercem. Jestem ojcem i długo nie miałem o tym pojęcia. Nie trudno ją będzie odnaleźć. Patricia w końcu panu powie. A pan musi poruszyć niebo i ziemię, aby spotkać się z córką. Czemu tylko ja mam prawo znać prawdę? Powinnaś poradzić to samo Robertowi. To co innego. Pan wie, że ma dziecko, on nie. Posłuchaj mnie uważnie. Pewnego dnia będziesz żałować tego, co zrobiłaś. Staram się być sprawiedliwa.
sprawiedliwa, także dla syna? Co będzie, kiedy zda sobie sprawę, że jego rówieśnicy mają matkę i ojca, a on nie? To co innego. Podjęłam już decyzję. Ale pomogę panu odnaleźć córkę. Czasami myślę, że Patricia zrobiła to wszystko, aby zemścić się na mnie i zaczynam wątpić w istnienie tego dziecka. Zemścić się? I tak byś się dowiedziała, więc lepiej ci powiem. Patricia mnie kochała, a ja ją zdradziłem. Co to oznacza? Moja diagnoza była prawidłowa. Występujące u pani objawy wskazują na przerost jajników. Czy to poważne? Tak. Ale zrobimy co w naszej mocy. Boję się. Musi pani natychmiast wykonać te badania. Proszę przyjść, jak tylko odbierze pani wyniki. Nie mogę powiedzieć nic konkretnego, dopóki ich nie zobaczę. Dziękuję. Było nam dobrze. Planowaliśmy ślub, a ona obraża się o jakąś głupotę i mści się na mnie, romansując z moim własnym bratem. Julieta od początku wydawała mi się dziwna. Ale niech sobie nie myśli, że zdoła mnie zranić albo wzbudzić we mnie zazdrość. Ona ani żadna kobieta. Jesteś pewien, że nie kochasz Juliety? Przestraszyłaś mnie. Gdzie byłaś? U Otili. Mały tam zasnął. Coś się stało? Junior czeka na ciebie w salonie. Przebiorę się, a ty dotrzymaj mu towarzystwa. Niezbyt cieszy cię jego wizyta. Dobrze się czujesz? Tak. Czemu nie zeszłaś? Jestem zmęczona i bolą mnie nogi. Tylko o to chodzi? Tak. Obtarłam je sobie w nowych pantoflach, ale za chwilę zejdę. Na pewno nic ci nie jest? To tylko zmęczenie. Zaczekaj na mnie w salonie. Nie powinnam się chwalić, ale zdałam egzamin z matmy na piątkę. Jestem szczęśliwa. To chyba zasługa profesorka. Chce pan powiedzieć, że jestem głupia? Ależ skąd? Wydaje mi się tylko, że ten facet wychodzi z siebie, aby panią zdobyć. Profesor nie jest uwodzicielem. A mężczyźni zrobią wszystko, aby poderwać kobietę. Załatwiają im nawet piątki z egzaminów. Uważa mnie pan więc za idiotkę? Nie. Chciałem tylko powiedzieć... Myli się pan i proszę stąd wyjść. No już. A jeśli podobam się profesorowi? To wszystko twoja wina. Moja?
Niby dlaczego? Zawsze twierdziłeś, że żadna kobieta ci się nie oprze. Byłeś zbyt pewny siebie i przegrałeś. Może masz rację. Ilu kobiet nie udało ci się poderwać? Nie powinieneś chyba narzekać, prawda? Najlepsi strzelcy także czasem pudłują. Pokaż jej, że jesteś prawdziwym mężczyzną. Racja. Odegram się na Juliecie. Będzie gorzko żałować tego, co mi zrobiła. Sprawdzam. Dobra jesteś. A nie grałam od lat. Szkoda, że nie wiedziałem. Kochanie, wyglądasz prześlicznie. Ograła cię? Szczęście początkujących. Zostawię was samych. Śpij dobrze. Dla ciebie. Niepotrzebnie się kłopotałeś. Pablo. Niech pan nie podsłuchuje. Ja? Kogo? Panienki Juliety i jej chłopaka. Nie wie pan, że należy szanować intymność innych ludzi? Nie. Poza tym chcę wiedzieć, co się tu dzieje. Jeśli jeszcze raz wyjrzy pan przez te drzwi, poskarżę się panience Juliecie. W porządku. Pomóc pani w nauce? Jestem od pana lepsza. Zakład, że nie? Zobaczymy. Bezczelny. Będę zarządzał Juvenil. Zachowujecie się, jakbym straciła już firmę. Nie dzielcie skóry na niedźwiedziu. Odpowiedziałem ci tylko na pytanie. I szczerze mówiąc, nie chcę rozmawiać o interesach. Ja też nie, bo zaczniemy się żreć jak pies z kotem. A zatem żadnych rozmów o interesach. Więc o czym będziemy mówić? O nas. O tobie i o mnie. Papito, ¿cómo te fue? Jak minął dzień? Bien. Dobrze. Pamiętam, że witałaś mnie tak, kiedy byłaś mała. A ja miałem wtedy 15 lat mniej. Czas szybko leci. Wiesz, co dolega mamie? Może ma ostry atak głupoty. Przestań. Źle wygląda. Jest taka przygnębiona. Jak wszyscy niewdzięcznicy. Nie mów tak o niej. Podejrzewał coś, odkąd Roberto został dawcą. A jeśli doktor mu powie? Mam do niego zaufanie. Powinnaś być ostrożna, także z Juniorem. Nie podoba mi się, że go wykorzystujesz, aby odegrać się na Robercie. Bronisz go? Junior to świetny facet, który wpędził nas w kłopoty. Zrobił to, ponieważ Roberto pojechał z tobą na operację. A teraz masz go u swoich stóp. Nieźle nim manipulujesz. Co ci jest? No powiedz. W porządku, tylko nie mów mi potem, że nic mnie nie obchodzi. Nie krzycz.
Musimy porozmawiać. Jeśli chcesz, wyjdę, żebyście mogli spokojnie pogadać. O co chodzi? Pozwól mi zarządzać Juvenil. Dawałem sobie radę, a Junior pogrążył firmę. To już postanowione. Zostaniesz w Madame Belle, a Junior w Juvenil. Patrycja. Z panem Juliem Alcantara. Mówi Roberto Valderrama. Dziękuję. Mam do pana pilną sprawę. Świetnie. Wygląda na to, że Cezar nie jest ojcem Giny. W takim razie, skąd Patricia wzięła tamtą dziewczynkę? Skoro nie jest matką, trzeba się dowiedzieć, kogo kryje. Musisz mi pomóc. Proszę. Nie mogę. Założę się, że wiesz, kim jest moja matka. Anioły potrafią robić niektóre rzeczy, ale nie mogą zmieniać przeznaczenia. Pomożesz mi czy nie? Jeśli się dowiesz, postradasz zmysły i odbiorą ci moje dziecko. Chyba bym umarła. Musisz mi coś przyrzec. Obiecaj, że przyjmiesz te informacje ze spokojem. Słowo. Schowaj się. Tylko ty mnie widzisz. Racja. Nie chciała mi powiedzieć. Czemu macie takie miny? Z mamą jest coś nie tak. Źle wygląda, ale nie chce nam nic powiedzieć. Mam z nią pogadać? Jeśli możesz. Zrób to. Dobrze. Spodziewałaś się kogoś innego? A niby kogo? Przyszłam porozmawiać o firmie. Wciąż nie wiem, skąd weźmiemy pieniądze na spłatę hipoteki. Jeśli twoi pracownicy nie mają pomysłów, zatrudnij bardziej błyskotliwych. Nie, muszę zdobyć te pieniądze. Nie wiem jak, ale przysięgam na syna, że je zdobędę. Pero te juro por mi hijo que voy a conseguir ese dinero. ¿Por qué no le cuentas ni siquiera? Dlaczego nie chcesz powiedzieć? Martwicie się o mnie? Naturalnie. Yo también quiero saberlo. Nie dotykaj mnie. Jesteś roztrzęsiona. Zostaw mnie samą. Nic mi nie jest. Absolutamente nada. Wyjdź. Co z tobą, maleńki? Gniewasz się na mnie? A może nie podoba ci się mój peniuar? Czy ty mnie słuchasz? Mówię do ciebie. Co mówiłaś? Że... A, idź do diabła. Wariatka. Liczę, że dotrzymasz słowa. Zrobię wszystko dla firmy.
No, deja. Poradzę sobie. Na co tak patrzysz? Na pani peniuar. Śliczny i taki niebieski. Mam do pani pytanie. O co chodzi? Patricia oddała mnie do internatu, ale nie jest moją matką. Kogo ona kryje? Czyją jestem córką? Powinnaś się domyślić, że jestem zmęczona i chcę się położyć. Gina nie jest córką Cezara. W takim razie musi być inna dziewczyna, mniej więcej w jej wieku. Jaka Gina? Nic nie rozumiem. Otwieram się przed panią, więc proszę być ze mną szczerą. Wie pani, kim jest moja matka? Potrzebuję pani pomocy, żeby ją odnaleźć. A czuję, że pani zna prawdę. Proszę spojrzeć mi w oczy. Zna pani prawdę? Tak. Musimy natychmiast porozmawiać. Proszę zaprowadzić mnie do pokoju. Co chciałaś jej powiedzieć? Nic. Posłuchaj. Szantaż jakoś przełknęłam. Ale jeśli mnie zdradzisz, zginiesz. Przysięgam, że nic jej nie powiem. Mogę zapłacić komuś, żeby wykonał brudną robotę i pewnego dnia znajdą twoje zwłoki. Tata jest już dorosły i sam decyduje o swoim życiu. Jak on mógł zakochać się w tej kobiecie? Domyślam się, jak go uwiodła. Sama używasz takich metod. A ty daj mu spokój, bo przez to gadanie jeszcze bardziej się w niej zaduży. Jesteś geniuszem. Ja? Poddałeś mi świetny pomysł. Od dziecka wiedziałem, że... Dlaczego tak mówisz? Zniechęcimy Oktawia do tej kobiety. Nie ucieknie mi pani. Czemu mamy takiego pecha? Może to kara za krzywdy wyrządzone Santiago? Nie wiem. To ty masz takie przemyślenia. Dawniej znałam wszystkie odpowiedzi, a teraz tracę grunt pod nogami. Kiedy wróciłeś, byłeś cały rozpromieniony, ale szybko straciłeś humor. To, czego pragnę, coraz bardziej się ode mnie oddala. Chodzi o Julietę? Że też musiałem się w niej zakochać. Wiesz, co zrobiła? Związała się z Juniorem. Oboje są podli. To okropne. Mało powiedziane. To najgorsza rzecz, jaką można zrobić mężczyźnie. Jeśli nie wyzna mi pani, kim jest moja matka, opowiem o wszystkim babci, a pani znajdzie się na ulicy. Sama najbardziej na tym stracisz. Nie zależy mi na pieniądzach ani luksusie. Dlatego musi mi pani wyznać prawdę. Nam, bo my również chcemy ją poznać. Jakaż to tajemnica może zniszczyć Julietę?
Vamos, hable. Na co pani czeka? Proszę powiedzieć. No, słucham. Co to za tajemnica? Nie ma obowiązku jej wyjawiać. Nie wtrącaj się. Chcę wiedzieć, jak zniszczyć tę idiotkę. Pani Eugenia nie musi nic mówić, ale dobrze. Wyjawmy jej nasz sekrecik. Niech pani mówi. Ja to zrobię. Pani Eugenia nie mieszka tu ze względu na babcię, tylko dlatego, że jest twoją prawdziwą matką. Zupełnie jak w telenoweli. Nie pleć. A ty, wiedźmo, powiedz nam prawdę. Nie chcę uwierzyć, że zostanie pani jej mamusią. Po moim trupie. A ty nie próbuj mnie zbyć. Jest wiele sposobów, żeby zmusić was do mówienia. Hay muchas maneras de obligarlas a decirme la verdad. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Co z tobą? Nie wiesz, Juliecie. Eugenia nie jest naszą mamą. Eugenia no es nuestra mamá. Moja siostra dostała świra. Nie zadzieraj z Rosendą. Moja wnuczka ma ptasi móżdżek. Nie powinnyście prowadzić takich rozmów w salonie. Co ugryzło Rosendę? Brakuje jej piątej klepki. A jest ich aż tyle? Nie chcę być ignorantem. Mam nadzieję, że to prawda. Jasne. Przy tobie na pewno puści parę zgęby. Musisz to z niej wyciągnąć. Zastosuj lepiej jakieś tortury. Pozwól. Zostań. Wiedźma powie nam coś ważnego o Juliecie. Nie teraz. Chodźmy. Zapytaj je, o czym tak szeptały. Szykuje się kolejna bitwa między Rosendą i Julietą. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Coś, co może odmienić twoje życie. Moje? Mam ochotę skakać z radości. Nigdy cię takiego nie widziałem. Co się stało? Mówiłeś, że chcesz pracować. Dam ci taką szansę. W Juvenil? Nie. W Juvenil Międzynarodowym. Co to za tajemnica? I po to wyciągnęłaś mnie z łóżka? Słyszałam. Nie zawracaj mi głowy. Zaprowadź mnie do pokoju, Otilio. Choć raz mogłabyś mnie o to poprosić. Nie dyskutuj. Nie dam tak łatwo za wygraną. Pewnego dnia powie mi pani całą prawdę. Nareszcie ucichło. Myślałam, że jesteś w szkole. Muszę pouczyć się do jutrzejszego egzaminu. Pomóc ci? Co to za przedmiot? Biologia. Gady. A ta żmija nazywa się Rosenda. Eugenia. Czego chcesz? W przeciwieństwie do ojca, posiadam udziały w firmie i mogę zapłacić pani za te tajemnice. Nieźle pani zarobi. Zastanowię się.
Mam nadzieję. Ani mi się waż. Jedno słowo i już nie żyjesz. Zaczekam na ciebie. Spóźnię się. Nie zmrużyłam dziś oka. O czym myślałaś? O głupstwach. Palnęłam wczoraj gafę. Też mi nowość? Eugenia wie, kim jest moja matka. Rosenda usłyszała naszą rozmowę i wywołała potężny skandal. Wstrętna jędza. Na szczęście ściągnęła Mercedes, a ona ją ochrzaniła. Odniosłam wrażenie, że ta kobieta coś wie i chciała zamknąć jej usta. Trzeba będzie zapytać Julietę. Ona naprawdę odwiedza mnie od czasu do czasu. Zaraz przyniosę ci kaftan bezpieczeństwa. No i wyszłam na wariatkę. Julieta czuje się świetnie. A ja uważam, że dziwnie się zachowuje. Z medycznego punktu widzenia jest zdrowa. Doktor, czy mogłabym z panem porozmawiać? Jasne. Chcę zapytać o pewne lekarstwo. Przejdźcie do gabinetu. Napijecie się kawy? Chętnie. O co chodzi? Nie o lekarstwa. Podobno Julieta powiedziała panu, że nie jest matką Enrique. A więc ty też wiesz. Od Juliety. To delikatna sprawa. Wiem i martwię się o Julietę. Twierdzi, że często rozmawia z matką chłopca. Że duch tej dziewczyny pojawia się i udziela jej rad. Tak jak Mercedes. Co? Ona także ma przywidzenia. Najwyraźniej obie cierpią na tę samą chorobę. Potrzebuję pańskiej pomocy. Jesteś bardzo tajemniczy. Od tego zależy moje życie. Słucham. Chodzi o Juvenil. Muszę zdobyć pieniądze, aby postawić firmę na nogi i nie dopuścić do przejęcia jej przez moją rodzinę. Nie mam tak dużej sumy, ale mogę załatwić ci pożyczkę z banku. Co możesz dać w zastaw? Zastanowię się, ale proszę obiecać, że spróbuje pan mi pomóc. Przecież mnie znasz. I proszę nikomu o tym nie mówić. Nie martw się. Będę milczał jak grób. Wszyscy mają się dobrze. Wiem. Chcę cię o coś zapytać. Więc pytaj i znikaj. Mówiłeś, że Julieta nie jest Julietą. Pamiętam. Dlaczego? Muszę wiedzieć. Myślisz, że zwariowałam? Chcę tylko wiedzieć, co widziałeś. Raczej, co usłyszałem. Ta dziewucha mówiła komuś, że dzieciak nie jest jej synem. Mogłaś się przesłyszeć. Skąd ta pewność? Mój słuch jest niezawodny. Powiedziała komuś, że nie jest jego matką. Czy ty mnie słuchasz? Octavio? Co mówiłaś?
Pytałam, czy przejrzałeś dokumenty. No? Nie. No, estás segura que me na pewno mi je dałaś? Los tienes en la trzymasz mano. Je w ręku. Rzeczywiście. Czego potrzebujesz? To ja powinnam o to zapytać. Racja. Dzwonił ten mężczyzna i kazał powtórzyć, że czeka na pana w barze. Musimy spotkać się z dostawcami. W razie czego dzwoń na komórkę. Dowiedział się pan czegoś? Nic o problemie Juliety. Dzień dobry. Jadł pan śniadanie? Tak, było wyśmienite. Ale dobrze, że cię widzę. Możemy porozmawiać? Oczywiście. Powiem Toni, żeby przyniosła resztę rzeczy. Może soku? Nie, dziękuję. Usiądź. Mercedes wciąż twierdzi, że słyszała twoją rozmowę z Perłą, tą przyjaciółką, która zginęła w wypadku. Co jeszcze powiedziała? Że jesteś oszustką. Niestety, ma rację. Mówiłaś jej, że nie jest matką chłopca? Nie. W takim razie, skąd wie, że Enrique nie jest twoim synem? Być może Julieta jej powiedziała. Nie chodzi mi o Perłę. Ona nie żyje. Podejrzewam raczej Jasmine. Ona także zna prawdę. Nie wierzę, aby mogła mnie zdradzić. Nic nie rozumiem. Mercedes i Jasmine twierdzą, że rozmawiasz z duchem przyjaciółki. I mają rację. Przysięgam, że ona mnie odwiedza. Naprawdę. Zna pan Julia Alcantara? To on pożyczył nam pieniądze. Był w banku, aby załatwić pożyczkę Robertowi Valderrama. Naturalnie nie zdołał, ponieważ ten chłopak nie daje nic w zastaw. Co Roberto ma ze mną wspólnego? Będzie pan jego żyrantem. W tym celu zabierze go pan do World Banku, którego dyrektor udzieli mu pożyczki. Nie nadaje się na poręczyciela. Kto pańskim zdaniem jest właścicielem banku? Nie wiem, ale domyślam się, że pan go zna. Doskonale. Ma go pan przed sobą. Poważnie? Wzywasz ją, a ona pojawia się grając na harfie? Skądże? Czasem przychodzi, ale niegdy jej potrzebuje. Nie pleć. Nie mogłabym pana okłamać. I to mnie martwi. Jeśli ty i Mercedes nie przestaniecie się wygłupiać, będę zmuszony umówić was obie w szpitalu psychiatrycznym. Proszę zawiadomić panią. Nie ma jej. Muszę z nią porozmawiać. Zostaw nas samych. Musimy porozmawiać. Odejdź. Chodzi o to, nie chcę cię widzieć.
Jak uważasz? Si eso es lo que quieres, está bien. Sí, eso es. O to mi chodzi. Wyjdź. Hazme el favor de ir. A więc to przez niego się martwisz? Jesteś w nim zakochana? Chciałabym mieć takie problemy. Co ci jest? Byłam u lekarza. I co? Mam guza macicy. Dlaczego mówisz, że to twoja wina? Powinnam była robić sobie badania. Kiedy się urodziłaś, lekarz kazał mi przychodzić co pół roku. Dlaczego tego nie robiłaś? Z głupoty. Nigdy nie wierzyłam, że spotka mnie coś takiego. Potwierdzili, że to rak? Lekarze nigdy nie wymawiają tego słowa, dopóki nie mają pewności. Ale ja wiem, że to rak. Bóle są coraz silniejsze. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Kocham cię. W czym mam ci pomóc? W zastawieniu pułapki na Julietę. Nie bądź głupi. Jakaś ty miła. Można? Tak. Wzywałaś mnie? Zastanowiła się pani? Chcę poznać tajemnicę Juliety. Sama ją o to zapytaj. Wolę pytać panią. Ale charakterek. Pomogę pani wyjść za mojego ojca, a pani pomoże mi pozbyć się Juliety. Co pani na to? A ty? Nie mieszaj mnie do tego. Nie zamierzam się bawić w szantaż. Nigdzie nie pójdziesz. Nie będę wykonywała za ciebie brudnej roboty, żebyś potem żył jak król. Musisz na siebie zarobić. Czego chcesz? Nie martw się, nie wygonię cię. Wyjdź, jesteś tu nikim. Zostaw mnie w spokoju. Przyszedłem coś załatwić. Zebranie jest u mnie. Chodźmy. Kochanie, co tu robi Roberto? Umówiłem się z nim. Przyjmuj swoich przyjaciół u siebie. Nie chcę tego drania widzieć. Aquí no nos gusta tener basura. Mówiłem, że masz przyjść do mnie. Mam ochotę ich udusić. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Roberto, pozwól. Zastanów się nad kupnem moich akcji. Mówiłem, że jestem bez grosza. Nie pomogę ci. Octavio wyrzucił mnie z biura. Co ci jest? Boję się. Ten drań znowu mnie nachodzi. Pieniądze nie stanowią dla mnie problemu. Tu chodzi o sporą sumę. Jutro przedstawię ci znajomego. Jest właścicielem World Bank. Udzieli ci pożyczki. To jakiś żart? Jutro sam się przekonasz. Dzisiaj ja ci pomagam, jutro ty pomożesz mnie. Nie rozumiem. Tu chodzi o wielką sprawę. Podbiję Europę i ty mi w tym pomożesz. Mówię teraz o Juvenil International. Uspokój się. Medycyna radzi sobie z rakiem.
Dlaczego mama? Dlaczego akurat ona? Musisz być silna. Tak bardzo ją kocham. Nigdy jej tego nie powiedziałem. Zrób to teraz. Nie chcę, żeby pomyślała, że robię to z litości. Nieważne, co pomyśli. Musisz powiedzieć, co czujesz. Dobrze wam to zrobi. Musisz mi pomóc, proszę. To niemożliwe. A jeśli się dowiedzą? Nie mów, że nie jesteś zakochana. Nie oszukasz mnie. To widać. Przejrzał mnie pan. Ale nie mogę panu pomóc. Mam cię błagać na kolana? Proszę. Nie chcę mieć przez to kłopotów. Zwłaszcza z panienką Julietą. Wielkie dzięki. Mamo, nie denerwuj się. Alexis chciał cię zobaczyć. Miałaś nikomu nie mówić. Gina musiała się przed kimś otworzyć. I tak w niczym mi nie pomożesz. Zejdźcie mi z oczu. Nie potrzebuję niczyjej litości. Zostawcie mnie samą. Wynocha. Odejdź. Nie masz własnego życia, więc wtrącasz się w moje. Odkryję twoją tajemnicę. Jesteś zła, bo Roberto do mnie wrócił. Oddaję ci tego pajaca. Tworzycie idealną parę. Co tu robisz? Chcę porozmawiać. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Marek Lewy.